Właśnie została zapowiedziana zupełnie nowa gra osadzona w uniwersum Wiedźmina. Co to takiego oraz kiedy będzie miało premierę? Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Jest to też, można powiedzieć, powrót do Wiedźmina na moim kanale, gdyż przez ostatni czas zajmowałem się głównie cyberpunkiem, a jak pewnie niektórzy wiedzą, kiedyś mój kanał opierał się głównie na Wiedźminie. Dlatego też od teraz, czy to przedstawiając Wam zupełnie nową grę, czy coś innego, na kanale wciąż będzie się pojawiać głównie cyberpunk, ale przeplatany będzie co jakiś czas materiałami z wiedźmińskiego uniwersum. A teraz przejdźmy już do sedna, a mianowicie do zupełnie nowej gry Wiedźmin. Co ciekawe, to głównymi postaciami będą Ciri, Yennefer, Jaskier, Vesemir oraz sam Geralt. Nie trzymając Was już dłużej w niepewności, to chodzi tu oczywiście o zupełnie nową grę planszową ze stajni Go On Board. Ale spokojnie, wiem co pewnie pomyśleliście, że to kolejna beznadziejna planszówka, gdzie jedynie poruszasz się pionkiem i tyle. Otóż nie. Jak już wspomniałem, gracze, których może być od 1 do 5, wcielą się w rolę jednej z głównych postaci. Yennefer, Geralta, Ciri, Vesemira i Jaskra. Głównym celem gry będzie przejście jednej z trzech historii, teraz już nawet czterech, ale o tym odrobinę później. Każda z nich to opowieść inspirowana opowiadaniami Andrzeja Sapkowskiego, a konkretnie chodzi tu o historię króla Foltesta i Strzygi, mniejszego zła, czyli historii Renfri i Stregobora oraz krańca świata z przygodami diaboła i elfów. Każda z historii to osobna rozgrywka, każda z nich składa się z 23 głównych kart opowieści. Zadaniem graczy jest doprowadzenie do któregoś z epilogów, bo tak, historia wcale nie musi skończyć się dokładnie tak, jak miało to miejsce w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego. Otóż każdy z graczy gra na własne konto, każdy osobno podejmuje decyzje, które wpływają na wspólną historię. Wszystko zależy od dobieranych kart oraz urozmaiceń rozgrywki unikalnych dla konkretnej wybranej wersji historii. Przykładowo w przypadku mniejszego zła gracze będą mogli opowiedzieć się po której ze stron, Stregobora albo Renfri, dbając przy tym o balans wsparcia swojego sojusznika, ponieważ jeśli ilość tokenów będzie przeważająca dla jednej ze stron, gracze zamiast nagrody czekają kary. Należy zatem powalczyć o mniejsze zło lub nie wybierać wcale. Z kolei w przypadku opowieści o Strzydze wiele namieszają karty sekretnych misji, a w przypadku diaboła będą to karty wzmożonego wysiłku. Całość będzie się rozgrywać na specjalnej macie, a nie jak w przypadku wielu gier planszowych na właśnie tekturowej planszy. Na środku znajduje się miejsce na karty reprezentujące kolejne strony opowieści. Jest też miejsce na karty dobrane przez graczy, tokeny, skalę postępów i inne rzeczy. Poza tym każdy z graczy na początku rozgrywki wybiera w rolę, którego z bohaterów chce się wcielić i otrzymuje odpowiadającą mu planszetkę. Każda z postaci ma unikalne zdolności odblokowywane z czasem rozgrywki i tak naprawdę jedną historię będzie można przechodzić na wiele sposobów, bo rozgrywka będzie się zmieniać w zależności od opowieści, którą wybieramy, w którą postać się wcielimy, w którą postać wcieli się nasz przeciwnik, jak sprawnie ułożymy sobie swoją rękę kart i tak dalej, więc możliwości będzie naprawdę dużo. Właśnie dzisiaj o godzinie 16 na stronie GameFound wystartowała kampania wspierania gry. Swój egzemplarz można już preorderować, jednak przyjdzie on do Waszych domów dopiero pod koniec przyszłego roku, a istnieje szansa, że nawet na początku 2025 roku. Do wyboru są dwie wersje gry Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia, czy inaczej The Witcher Path of Destiny. Pierwsza, standardowa, zawiera 5 płaskich planszetek graczy, 5 kartonowych pionków postaci, jedną dodatkową planszetkę dla trybu solo, 72 karty opowieści, 157 kart akcji, 12 kart dodatkowych, 30 drewnianych znaczników, 237 tekturowych żetonów, instrukcje oraz oczywiście playmatę. Za to wszystko przyjdzie nam zapłacić $55, czyli około 230-250 zł. Z kolei wersja Deluxe oferuje wszystko to, co wersja podstawowa, plus 5 lepszych dwuwarstwowych planszetek graczy, 5 plastikowych figurek bohaterów, które swoją drogą wyglądają fantastycznie, plastikowe figurki postępu oraz dedykowane kartonowe opakowania na poszczególne opowieści. Ta wersja będzie kosztować trochę więcej, będzie to $85, czyli około 360-380 zł. Ale to nie koniec zawartości, gdyż z każdą wpłaconą złotówką odblokowują się kolejne cele kampanii, odblokowujące dodatkową zawartość pudełek zarówno w wersji podstawowej, jak i deluxe. Minimalnym celem kampanii było uzbieranie około 325 tysięcy złotych, co zresztą udało się osiągnąć w nieco ponad 4 minuty, co jest wręcz niesamowite, ale co jest jeszcze bardziej nieprawdopodobne, to to, że na godzinę 17, czyli godzinę po starcie kampanii, twórcom udało się uzbierać ponad 2,5 miliona złotych. Pierwszym z odblokowanych celów dodatkowych była grywalna postać Triss, która w wersji podstawowej będzie miała kartonowy pionek, a w wersji deluxe plastikową figurkę. Kolejnymi celami były dodatkowe plansze bohaterów dla trybu solo. Kolejne to nowa mechanika do gry, czyli takie koperty z komponentami, które odblokowuje się za wykonanie poszczególnych misji w rozgrywce, urozmaicenia trybu solo dla pojedynczego gracza oraz, co jest dla mnie osobiście rzeczą prześwietną, to rozszerzenie zawartości gry o kolejną, czwartą opowieść,
którą zostało ziarno prawdy i historia Nivelena, kolejnymi mechanikami unikalnymi dla tej opowieści. Ale wiadomość z ostatniej chwili, bo udało się zebrać już ponad $1 000 000, czyli ponad 4 miliony złotych i z tej okazji w wersję Standard i Deluxe wzbogaciły się o kolejne elementy. Po pierwsze, poza opowieścią o Nivelenie zostanie dodana także jego plastikowa figurka, która może przydać się do specjalnego trybu gry wprowadzonego wraz z rozszerzeniem opowieści. Od teraz karty będą też o wiele wyższej jakości, co było celem za $640 000. Zostanie dodany też specjalny organizer na wszystkie żetony, bo w Wiedźmin ścieżka przeznaczenia będzie ich naprawdę sporo. Poza tym otrzymamy też dodatkowe rozszerzenie trybu solo. W tym wypadku opowieść Ziarno Prawdy ze standardowej wersji zostało przerobione na wersję dla jednego gracza. Ale teraz uwaga, bo jest to coś naprawdę mocnego, a mianowicie otrzymamy również grywalną postać Leto, czyli plastikową figurkę w wersji deluxe, kartonowy stand w standardowej, planszetkę gracza, jego żetony, figurkę punktacji i wszystko inne, czego potrzebuje każdy z graczy. Dzięki temu gracze będą mogli wcielić się teraz w Geralta, Yennefer, Vesemira, Ciri, Yaskra, Triss oraz Leto. Gra wciąż jest na max 5 osób, ale będzie teraz po prostu większy wybór, jeśli chodzi o dobór postaci, w którą się wcielamy. Z tym, że Leto będzie ekskluzywny jedynie dla zamówień przedpremierowych na stronie GameFound i w wersjach sklepowych po premierze niestety tej postaci nie będzie. Celi cały czas przybywa, stan, o którym mówię, jest na godzinę 20, więc bardzo prawdopodobne, że dojdą jeszcze kolejne cele, o których pewnie poinformuję Was już w komentarzu pod filmem. Jest też coś specjalnego dla osób, które wesprą kampanię w pierwszy dzień, czyli no tylko do godziny 16:20. października. Wszystkie te osoby otrzymają ekskluzywną figurkę i planszetkę gracza, którą jest Geralt na płotce. Ten gadżet nie będzie dostępny w sprzedaży zwykłej sklepowej, wszystko co wymieniłem wcześniej się tam znajdzie, ale figurka płotki Geralta jest ekskluzywna dla osób zamawiających grę w pierwszy dzień przed sprzedaży na stronie GameFound. Gra zapowiada się naprawdę świetnie i jestem pewien, że wykonanie całości również nie zawiedzie. Niedawno sprawiłem sobie też poprzednią wiedźmińską planszówkę od Go On Board, czyli Wiedźmin Stary Świat, w której wcielamy się w jednego z wiedźminów z poszczególnych szkół Wilka, Kota, Niedźwiedzia, Żmii i Gryfa i rywalizujemy o miano najlepszego wiedźmina na świecie. Muszę przyznać, że bawię się prześwietnie, a samo wykonanie komponentów, jak i figurek potworów z wersji deluxe jest na naprawdę wysokim poziomie. W najbliższym czasie postaram się nagrać dla Was coś w rodzaju recenzji tej planszówki, może to Wam pomoże zdecydować, czy warto zainwestować w nową produkcję Go On Board i CD Projekt Red. Na kanale studia macie też więcej materiałów na temat ich nadchodzącej planszówki Wiedźmi Ścieżka Przeznaczenia, dlatego polecam tam zerknąć. Kampania trwa do połowy listopada, do wtedy też jest czas na opłacenie zamówienia. Jest też opcja Stretch Pay rozkładająca całość na raty, co z pewnością dla wielu osób będzie mocnym argumentem za. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tej zapowiedzi, może mieliście okazję zagrać w poprzedni Wiedźmin Stary Świat i chcecie podzielić się wrażeniami, do tego również serdecznie Was zachęcam. W tym filmie byłoby to już wszystko, jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, a ja już się z Wami żegnam. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale, trzymajcie się i cześć!